Król bez korony, ulubieniec kibiców, weteran UFC i zawodnik, który urodził się by walczyć, mimo że nigdy nie zdobył pełnoprawnego tytułu mistrza. Od lat znajduje się na szczycie kategorii lekkiej, a jego imię zna każdy fan sportu walki. Kim jest przyjaciel i sparring partner Mateusza Gamrota? Zapraszam Was na historię Dustina Diamenda Poiriera. Zanim przejdę do filmu, szybkie podziękowania dla wspierających. Szczególne podziękowania dla Dominika, Mateusza, Hubala i Demistoklesa. A jeśli Ty chciałbyś dołożyć cegiełkę do mojego rozwoju, zapraszam na Patronite czy Buy Coffee. Linki w przypiętym komentarzu pod filmem. Dustin Glenn Poirier urodził się 19 stycznia 1989 roku w Lafayette, mieście położonym w Luizjanie. Kiedy miał 5 lat, jego ojciec Darrell Poirier porzucił rodzinę, co okazało się mieć duży wpływ na wychowanie chłopca i jego dzieciństwo. Młody Dustin miał problemy z agresją, a samotna matka nie była w stanie zapanować nad gniewnym synem. Dustin często wdawał się w uliczne bójki. Mając zaledwie 10 lat, po raz pierwszy trafił przed sąd. Powodem było pobicie o 5 lat starszego chłopaka. Poirier złamał mu szczękę, ciężko go przy tym nokautując. Dustin like knocked out his teeth and broke his jaw and he was like 5 years older than Dustin and we had to go to court for that. Zawodnik wspomina, że na ulicy bił się tak często, że dzisiaj ciężko byłoby mu zliczyć wszystkie walki. Już jako nastolatek walczył z dorosłymi mężczyznami, nieraz dwukrotnie starszymi od niego. Nienawidził chodzić do szkoły. W pierwszej klasie uciekł z budynku tylko po to, by zadzwonić na odpowiednik polskiego 112 i zawiadomić służby, że nie chce być na zajęciach. Im był starszy, tym częściej urywał się z lekcji. Wagarował i wpadał w kłopoty. Kochał walczyć, mimo że niewiele wiadomo o jego ojcu. Zawodnik w jednym z wywiadów powiedział, że jest trzecim pokoleniem wojowników. Jego ojciec i dziadek również walczyli. Mimo że tata Dustina był nieobecny w jego życiu, w jakiś sposób stał się dla niego autorytetem. A przynajmniej wyobrażenie jego osoby. He loved to fight. My father was a fighter. My grandfather was a fighter. It's just in my blood. Nieustanne bójki w szkole sprawiały, że nauczyciele nie darzyli Dustina zbyt dużą sympatią. Jako nastolatek naprawdę rozrabiał. Wydawało się, że nikt nie ma nad nim kontroli. Mając niecałe 14 lat, zrobił sobie pierwszy tatuaż, a po nim kilka kolejnych. That's just being 14 years old, man. There came a point where I just kept getting these street tattoos done. Mom was like, hey, look, just stop doing it for you. Let's go to a real tattoo shop. If you're gonna keep doing this to your body, let's just do it legally and do it with a real artist and where you won't get a blood disease or something. Szkolne bójki i wagary sprawiły, że Dustin trafił na miesiąc do poprawczaka. Następnie spędził 3 miesiące na obozie wojskowym, który miał nauczyć go dyscypliny. Zawodnik został zmuszony do wzięcia udziału w kilku programach dla trudnej młodzieży. Nikt nie był jednak w stanie go odmienić. Dustin, mając 15 lat, rzucił szkołę. Sporty walki były obecne w jego życiu już od dzieciństwa. Najpierw w szkole trenował zapasy, później uczęszczał na judo, jiu-jitsu czy kickboxing. Wówczas nie trenował jeszcze systematycznie i nie snuł żadnych planów o sportowej przyszłości. Zawodnik opowiadał, że jedynym pozytywnym wspomnieniem z tamtych lat jest dla niego Jolly, dziewczyna, która zawsze wydawała się go rozumieć i wspierać. Aktualnie jego żona. To właśnie Jolly była jego światełkiem w tunelu w tych mrocznych czasach. I to właśnie ona uwierzyła w jego sukces, kiedy Dustin zaczął trenować boks. Był to przełomowy moment w jego życiu. Trafiając do lokalnego klubu bokserskiego, Dustin po raz pierwszy poczuł, czym jest pasja i zrozumiał, do czego jest stworzony. Boks stał się jego obsesją. Zawodnik codziennie trenował. Zasypiał i budził się z myślą o walce i kolejnych treningach. Znalazłem coś, co wypełniło we mnie pustkę, o której istnieniu nawet nie wiedziałem. Kocham to i znowu zacząłem kochać siebie. Takimi słowami Diamond opisywał swoje pierwsze zauroczenie sportem. Okazało się jednak, że boks nie jest ostatecznym powołaniem Dustina, bowiem Poirier trafił na salę MMA, gdzie rozpoczął swoją wieloletnią przygodę pod okiem trenera i zawodnika UFC, Tima Credura. Do treningów MMA zainspirowała go walka Foresta Griffina ze Stefanem Bonarem. Krwawy i zacięty pojedynek przypadł Diamentowi do gustu. Zawodnik, oglądając go, myślał sobie, to mógłbym być ja, doświadczenie zdobyte na zapasach w szkole. W późniejszych treningach BJJ, kickboxingu czy boksu dopełniały umiejętności i charakter wykształcony na ulicy.
Już na jednym z pierwszych treningów Dustin został dostrzeżony i doceniony przez trenera, z którym stoczył nawet kilka sparingowych rund. So I put my mouthpiece in, I put my gloves on, me and Dustin did a couple rounds, and I went in the bathroom, and I spit my mouthpiece out, and a bunch of blood came out of my mouth, and I was fighting the UFC at the time. And I looked at myself in the mirror and I said, this kid's gonna be a Dustin przed trafieniem na salę mocno się zapuścił, ważył ponad 90 kg i często sięgał po alkohol. MMA całkowicie go odmieniło i nadało mu prawdziwy sens życia. Pierwszą amatorską walkę stoczył 8 grudnia 2007 roku po zaledwie kilku miesiącach treningów. Jego styl był chaotyczny, faktycznie przypominał uliczną bójkę. To, co go cechowało od początku kariery, to na pewno dobry boks i naturalne, mocne uderzenie, a także duża pewność siebie. Dustin nie bał się iść na mocną wymianę, czym z łatwością przełamał w debiucie Wesleya Branch'a, nokautując go już w pierwszej rundzie. Przez następny rok Poirier trenował i walczył. Udało mu się zbudować serię 6 amatorskich zwycięstw bez porażki. Większość walk wygrywając przez nokaut. 2009 rok był dla niego przełomowy. Dustin pobrał się z Jolie, a także zdecydował się w pełni poświęcić MMA i rozpocząć karierę zawodową. Początkowo występował na małych, lokalnych galach. 16 maja 2009 roku Poirier zmierzył się z Aaronem Suarezem, którego znokautował w nieco ponad minutę. ...26 czerwca podał balachą w drugiej rundzie Nate'a Joliego. 1 sierpnia znokautował Joe'ego Torreza. ...31 października dopisał kolejny nokaut do rekordu, powalając w niecałe 1,5 minuty Daniela Wattsa. 13 listopada dopisał kolejne zwycięstwo przez poddanie do rekordu, w 51 sekund odklepując Roniego Lisa. ...6 marca Dustin stanął do walki z wówczas najbardziej doświadczonym i najlepszym przeciwnikiem w karierze, a stawką pojedynku był pas organizacji USA MMA w wadze lekkiej. Po kilku celnych ciosach Poiriera, Derrick Krantz postanowił zejść po nogi i sprowadzić walkę do parteru. Dustin, mimo że znalazł się na plecach, nie pozostawał pasywny, cały czas próbując się skręcać do balachy lub trójkąta. W drugiej rundzie udało mu się wykorzystać siatkę, by przetoczyć rywala, zająć dominującą pozycję i wyciągnąć balachę, dopisując 6 zwycięstwo z rzędu do rekordu. ...18 czerwca Dustin znokautował kanadyjskiego zawodnika Derricka Gauthiera w niecałą minutę. Poirier pozostawał niepokonany. Zarówno jako amator, jak i zawodowiec. Dustin trafił do WEC, amerykańskiej organizacji, która w tamtym momencie była już swojego rodzaju odnogą UFC, skupiającą się na zawodnikach kategorii muszej, koguciej, piórkowej i lekkiej. 18 sierpnia 2010 roku Dustin zmierzył się z Danem Castillo. Rywal nie zamierzał walczyć w stójce. Już przy pierwszej możliwej okazji przeniósł walkę do klinczu, nieustannie próbując sprowadzić Dustina do parteru. Mimo że zawodnik z Luizjany nie dał sobie zrobić krzywdy na ziemi, a nawet kilkukrotnie próbował szukać kończących technik z pleców, Danny punktował każdym kolejnym sprowadzeniem, a każda kolejna minuta kontroli przesądzała o jego zwycięstwie. Po pełnych 3 rundach Castillo wygrał jednogłośną decyzją sędziów, serwując Dustinowi pierwszą porażkę w karierze. 11 listopada 2010 roku Dustin wystąpił po raz drugi dla WEC, tym razem udanie prezentując swoje największe atuty. Poirier potrzebował 50 sekund, by zdominować i znokautować Zacharego McElwrighta. Była to jedna z ostatnich gal WEC. Niedługo później Dustin wraz z pozostałymi zawodnikami trafili do UFC.
Tak rozpoczęła się wieloletnia przygoda Poiriera z największą organizacją MMA na świecie. Co ciekawe, Dustin przechodząc do UFC zmienił kategorię wagową. Przedtem występował zawsze w limicie do 70 kg. Trafiając do UFC, podjął decyzję o przejściu do kategorii piórkowej. Jego pierwszym rywalem w nowej wadze został Josh Grispy, zawodnik z rekordem 14-1. Dustin wychodził do tego starcia w roli znacznego underdoga, jednak jego postawa w klatce szybko rozwiała wszelkie wątpliwości. Poirier kontrolował starcie od początku do końca, wielokrotnie zamykając uderzeniami Josha na siatce. Mimo że Grispy przetrwał do końcowego werdyktu, walka była jednostronna, a Dustin został jednogłośnym zwycięzcą. Pół roku po udanym debiucie w organizacji, Dustin dopisał kolejne, jednogłośne zwycięstwo do rekordu. Na gali UFC 131 zawodnik pokonał na pełnym dystansie Jasona Junga, po raz kolejny prezentując agresywną stójkę, nastawioną na stałe wywieranie presji i mocne, rozbudowane kombinacje bokserskie. Elbows 12 listopada 2011 roku Dustin stoczył kolejny jednostronny pojedynek. Presja i mocne ciosy ze strony Poiriera zmusiły Pablo Garzę do szukania ratunku w parterze. Jednak i tam zawodnik z Luizjany okazał się równie skuteczny co brutalny. W drugiej rundzie Dustin poddał rozbitego Pablo duszeniem Dars. Był to czas, w którym Poirier postanowił przenieść się do Florydy, by móc trenować w American Top Team, klubie, w którym trenuje do dzisiaj. 4 lutego 2012 roku Dustin został zestawiony z debiutującym w organizacji, młodziutkim i niedoświadczonym wówczas Maxem Hollowayem. Trzeba przyznać, że UFC nie miało dla Hawajczyka taryfy ulgowej, zestawiając go ze znacznie bardziej doświadczonym i tak brutalnie walczącym zawodnikiem jak Poirier. Jak się można było spodziewać, Max został zdominowany nie tylko w stójce, ale również w zapasach i parterze. Dustin poddał Hawajczyka już w pierwszej rundzie, dusząc trójkątnie, równocześnie ciągnąc balachę. Po tym zwycięstwie Dustin wyzwał do walki Jung Cheng-sunga, znanego wszystkim jako Korean Zombie. Poirier, who defeated Max Holloway tonight, who do you want next? Oh, I just turned 23 two weeks ago. My fourth fight in the UFC. On a good streak, finishing fights. I think Korean Zombie will be a fun fight. Na jego nieszczęście, nie był to jednak trafiony call-out. Koreańczyk okazał się nie tylko wyjątkowo wytrzymałym zawodnikiem, ale również bardziej kompletnym. W pierwszej rundzie kilkukrotnie zaskoczył Dustina dobrym wycięciem. Udało mu się również rozciąć Poiriera ciosami w parterze. Amerykanin starał się odpowiadać, ale trzeba przyznać, że Koreańczyk w tej walce wykazywał się wyjątkowym instynktem. Kontrując zarówno akcje bokserskie Dustina, jak i próby sprowadzeń, była to chyba pierwsza walka w karierze Diamenta, w której ktoś przyłamał go w stójce i był w stanie narzucić swoją presję. Zombie zaprezentował pełne, przekrojowe MMA, w każdej płaszczyźnie zaskakując Poiriera. W czwartej rundzie udało mu się poddać Dustina duszeniem Dars. Na marginesie był to pierwszy main event w karierze Poiriera, a starcie zostało uznane najlepszą walką gali i nagrodzone bonusem $40,000. Dustin ciężko znosił porażki. Jest bardzo ambitny, dlatego każda przegrana mocno mu ciążyła. But when you lose, you learn a lot about who you are too. Some guys just don't know how to lose, you know? Yeah. Some guys just don't know how to lose. When going through this journey, was there ever a time when you thought about stopping? After every loss, it's such a big deal to me. I put so much into it. 15 grudnia 2012 roku Dustin wrócił do klatki UFC, gdzie stoczył szalony i niezwykle zacięty bój z Jonathanem Brookinsem. Amerykanin prawdopodobnie zainspirował się postawą koreańskiego zombie. Liczył, że agresywnym atakiem uda mu się przyłamać Poiriera i narzucić swoją presję. Dustin jednak przetrwał początkową nawałnicę i zaczął coraz mocniej atakować, zmuszając Brookinsa do zmiany płaszczyzny. Skuteczna obrona przed obaleniem otworzyła mu drogę do poddania. Poirier udusił Brookinsa duszeniem Dars już w pierwszej rundzie.
16 lutego 2013 roku Dustin zmierzył się z Cabem Swansonem na gali w Londynie. Swanson niesiony był wtedy dobrą serią zwycięstw, pokonując m.in. Charlesa Oliveira i to on zdawał się narzucać swoje tempo przez większą część pojedynku. Mimo że Poirier kilkukrotnie dobrze kontrował jego ataki i przejmował inicjatywę, sędziowie wypunktowali to starcie na korzyść Swansona. Dustin wrócił na zwycięską ścieżkę już przy okazji następnego pojedynku. Eric Koch wykazał się wyjątkową odpornością i wolą przetrwania. Poirier posłał go na deski jedną z pierwszych kombinacji. Mimo to Amerykanin przetrwał kryzys, klejąc się do Poiriera w parterze. Kiedy wydawało się, że Koch na dobre wrócił do walki i zdążył się już zregenerować, Dustin posłał go na deski ponownie. Koch po raz kolejny przetrwał. Trzeba przyznać, że sędzia w tym starciu był wyjątkowo tolerancyjny. Większość arbitrów zapewne przerwałoby pojedynek. Koch wytrwał do decyzji sędziów. Była to jednak jednostronna walka w wykonaniu diamenta. Kolejnych dwóch pojedynków Dustin nie miał zamiaru zostawiać w rękach sędziów. Na gali UFC 168 znokautował Brazylijczyka Diego Brandao pod koniec pierwszej rundy. A 16 kwietnia 2014 roku Dustin zdominował Szweda Akirę Korasaniego, zwyciężając przez techniczny knockout już w pierwszej minucie rundy drugiej. Był to 10 pojedynek Dustina w UFC. As we hit the 1 minute mark in what has been trouble with 30 seconds to go in the first. There for Poirier. Oh, Korasani's in a world of pain here. This one might be done. Znany i lubiany zawodnik miał zostać jednym z ostatnich sprawdzianów dla rozpędzonego Irlandczyka, Conora McGregora. Głodny sukcesu Conor był wyjątkowo ciekawym zawodnikiem, który zrewolucjonizował MMA. Jego popularność brała się nie tylko przez widowiskowy styl i ogromną charyzmę, ale również pokrywające się w walkach zapowiedzi nokautów i wyjątkowy trash talk. Pewność siebie Conora, liryczne docinki i zapewnienia, że Dustin zostanie znokautowany już w pierwszej rundzie, mocno weszły w głowę Poiriera, który po raz pierwszy został przytłoczony przez gniew i obawy. Nigdy wcześniej nie traktował swoich pojedynków aż tak personalnie. Nigdy wcześniej nie czuł do swojego rywala tak dużej złości jak do Conora. To właśnie w tym natłoku emocji i negatywnej energii Dustin upatrywał powód swojej porażki. Conor po raz kolejny przewidział przyszłość, tym razem wyjątkowo nieciekawą dla Poiriera. Zawodnik został znokautowany już w pierwszej rundzie. McGregor wchodził w swój prime, a Dustin musiał pogodzić się z jedną z najcięższych porażek w karierze. Po tej walce Poirier zdecydował się wrócić do kategorii lekkiej. 4 kwietnia 2015 roku udanie zadebiutował w nowej wadze, nokautując Carlosa Diego Ferreira prawym podbródkiem już w pierwszej rundzie. Zaledwie 2 miesiące później Dustin dopisał kolejne zwycięstwo przed czasem do rekordu, nokautując Jansiego Medrosa w 2 minucie i 38 sekundzie rundy pierwszej. Drugiego stycznia 2016 roku Dustin zastopował na pełnym dystansie Irlandczyka Josepha Duffiego. Początkowo szybko bijący Irlandczyk był nie lada wyzwaniem dla Poiriera, któremu mocno porozbijał twarz. Dustin nie zamierzał jednak odpuszczać. Udało mu się przełamać ataki Duffiego, skracając dystans, a następnie sprowadzić walkę do parteru, gdzie kontrolował i rozbijał Josepha łokciami. Starcie było zacięte i wyrównane, ale ostatecznie to zwycięstwo Poiriera
widzieli sędziowie punktowi. 4 czerwca 2016 roku Dustin znokautował Bobby'ego Greena lewym sierpowym już w pierwszej rundzie, a 3 miesiące później spotkał go ten sam los z rąk Michaela Johnsona. Dustin został znokautowany w walce wieczoru, również za sprawą lewego sierpa. Mimo, że Poirier przegrywał i nie może pochwalić się serią kilkunastu zwycięstw z rzędu, to trzeba mu oddać. Zawsze zostawiał w klatce całe zdrowie, walcząc do ostatniej sekundy o zwycięstwo. A jego wrodzona zawziętość sprawiała, że niemal każdy jego pojedynek był prawdziwym widowiskiem. 11 lutego 2017 roku Dustin zmierzył się z weteranem UFC Jimem Millerem. Doświadczony zawodnik dobrze radził sobie w każdej płaszczyźnie. W stójce z obu stron padały mocne ciosy. Pod koniec pierwszej rundy Miller skutecznie obalił i przeszedł za plecy Dustina. Nie udało mu się jednak wykorzystać pozycji i dopiąć duszenia. W drugiej odsłonie Miller skupił się mocniej na okopywaniu nóg Poiriera. Z kolei Diamez miał kilka mocnych momentów w stójce, w których rozpuszczał ręce i bombardował uderzeniami głowę Jima. W trzeciej odsłonie starcia noga Dustina zaczęła odmawiać posłuszeństwa, a każde kolejne kopnięcie spotykało się z natychmiastową reakcją. Poirier wykazał się jednak dużym opanowaniem. Przeniósł walkę do parteru i tam przypieczętował swoje zwycięstwo, kontrolując rywala do końca rundy. 13 maja 2017 roku Dustin zmierzył się z byłym mistrzem UFC Eddie Alvarezem. Alvarez wracał do klatki po bolesnej przegranej z Conorem. Obaj zawodnicy narzucili wysokie tempo, a walka była pełna zwrotów akcji i mocnych wymian. W drugiej rundzie Eddie dopuścił się nielegalnego kolana. Starcie zostało przerwane, a z racji nieumyślnego faulu pojedynek został uznany za nieodbyty. 11 listopada Poirier zmierzył się z Antonym Pettisem, kolejnym byłym mistrzem organizacji. Obaj panowie, znani z zaciętych walk, nie zawiedli publiczności po raz kolejny w karierze, dając dynamiczny i krwawy pojedynek. Mocne wymiany w stójce dopełniały szybkie kulanki, obfitujące w zmianę pozycji próby wyciągnięcia technik kończących. Poirier mocno porozcinał Pettisa, a silnie krwawiąca rana dodawała dramaturgii i utrudniała dopięcie technik. Od połowy pojedynku to Dustin zaczął zdecydowanie przeważać, zarówno w stójce, jak i parterze. W czwartej odsłonie, wpięty za plecy Poirier, próbował odwrócić pozycję. Doszło wówczas do złamania żebra, a Antony przerwał starcie. Pojedynek nagrodzono bonusem za najlepszą walkę wieczoru. Kolejnym rywalem Dustina został Justin Gaethje, prawdziwy klatkowy rembajło, znany z piekielnie mocnych low kicków i nokautującego uderzenia. Dustin starał się odpowiadać zdecydowanymi atakami, bijąc całe kombinacje uderzeń. Obaj zawodnicy parli do przodu, co skutkowało wieloma mocnymi wymianami na środku klatki. To jednak Poirier zdawał się bić celniej, a rozbita twarz Dustina coraz mocniej się zaczerwieniała. Dodatkowo Gaethje okazał się być zawodnikiem, który dużo szybciej tracił pokłady energii. Dustin, widząc coraz mocniej zwalniającego przeciwnika, podkręcił tempo. Od początku czwartej rundy ruszył do przodu ze zdecydowanym atakiem. Naruszony Gaethje zatańczył na nogach, a już kilka sekund później sędzia przerwał pojedynek, ratując Dustina przed nokautem. 28 lipca Dustin stoczył walkę rewanżową z Eddie Alvarezem. Tym razem pojedynek od początku przebiegał pod dyktan do Poiriera. Dustin świetnie boksował, zmuszając Alvareza do desperackich prób obaleń. Na marginesie, myśląc o Dustinie walczącym w parterze, pewnie duża część z was ma przed sobą widok diamenta zapinającego gilotynę. Jest to technika, która niewątpliwie kojarzy się z omawianym w tym filmie zawodnikiem. Co ciekawe jednak, Dustin nigdy nikogo nie poddał w ten sposób. W drugiej rundzie Poirier zamknął Eddiego na siatce i zasypał uderzeniami. Sędzia, widząc jak bezradny wobec ataków staje się Alvarez, przerwał pojedynek. Była to 20. walka Dustina dla UFC, mimo że zawodnik mierzył się z naprawdę solidnymi rywalami. Bardzo długo musiał pracować na możliwość walki o pas. Mam wrażenie, że zbyt szybko trafił do UFC, przez to budując swój rekord i pozycję w organizacji. Ciężko było mu wdrapać się na sam szczyt. Może po prostu miał pecha i stając przed szansą cichych eliminatorów przegrywał kluczowe walki, nawet o tym nie wiedząc. Mimo wszystko mam wrażenie, że Dustin mógł już wcześniej dostać walkę o pas, bo tak naprawdę przez lata kariery wciąż mierzył się z czołówką.
14 kwietnia 2019 roku, w wyniku zawirowań dookoła postaci Habiba i jego zawieszenia po walce z McGregorem, Dustin został zestawiony z Maxem Hollowayem o tymczasowy tytuł. Max postanowił spróbować swoich sił w kategorii lekkiej, jednak i tym razem Dustin okazał się dla niego przeszkodą nie do przejścia. Wydawało się, jakby każdy cios Dustina ważył 3 razy tyle, co uderzenie Maxa. Bardzo szybko na twarzy Hawajczyka pojawiła się krew. Poirier po raz kolejny wykorzystał również zapasy, gdzie jego przewaga siłowa uwypuklała się jeszcze mocniej. Max dotrwał do decyzji sędziów, ci jednak orzekli jednogłośne zwycięstwo Dustina. Ostatnią przeszkodą na drodze do pełnoprawnego mistrzostwa był niepokonany zawodnik z Dagestanu, Habib Nurmagomedov. 7 września 2019 roku odbył się pojedynek unifikacyjny. Mimo że Habib był faworytem, to Dustin miał po swojej stronie większość kibiców. Ludzie po prostu wierzyli, że Poirier zasługuje na ten tytuł, a Habib po walce z Conorem mocno spolaryzował fanów MMA, dla niektórych stając się bohaterem. Wielu jednak życzyło mu jak najszybszej porażki. Już w pierwszej rundzie Habib obalił i wpiął się za plecy Dustina. Tu trzeba oddać Poirierowi, że w odróżnieniu od Conora nie odklepał naciskówki. Udało mu się wrócić do walki i nawet podłączyć jednym z uderzeń Dagestańczyka. Był też moment, w którym Dustin zapiął ciasną gilotynę, jednak i tym razem nie udało mu się poddać tą techniką. Walka przebiegała jednak pod dyktando Habiba, a kolejne skuteczne przejście za plecy Poiriera skończyło się poddaniem. Dustin otarł się o mistrzostwo, jednak nie był w stanie zdetronizować Habiba. Przy okazji historii Dustina nie sposób nie wspomnieć postaci Colby'ego Covingtona, byłego zawodnika American Top Team i kolegi z Maty Poiriera. Colby w 2019 roku wszedł na wojenną ścieżkę z kilkoma klubowymi kolegami, m.in. obrażając Joannę Jędrzejczyk, Dustina czy Jorge Masvidala. Umniejszał im w wywiadach i zaczął dogryzać. Początkowo konflikt był sporym zaskoczeniem dla kibiców, którzy nie spodziewali się tak dziwnego zwrotu akcji. Colby, przygotowując się do walki z Usmanem, trenował za zamkniętymi drzwiami. Mimo zapewnień Daniego Lamberta, że może trenować na grupie, Covington czuł się w klubie niekomfortowo. Czuję, że muszę cały czas oglądać się przez ramię. Muszę pilnować swoich pleców. Nie wiem, czy ludzie nie podejdą i nie spróbują mnie zaatakować. Byli goście, którzy mi wygrażali i krzyczeli na mnie podczas zajęć. Robili jakieś sceny i tego rodzaju rzeczy. To nie jest przychylne mi środowisko, wspominał w wywiadzie przed walką Colby. Tak naprawdę zawodnik sam naważył sobie tego piwa. Jego medialna maska, która faktycznie zapewniła mu przedłużenie kontraktu i zainteresowanie fanów, kosztowała go wiele znajomości i akceptacji w klubie. Colby nieustannie zaczepiał Masvidala. Jaka jest moja wiadomość dla Jorge Jornemeya Masvidala, aka ulicznego Judasza, faceta, który próbował wbić mi nóż w plecy dla pieniędzy i interesów. Czekacie łojenie dubska, kolego. Colby nie omieszkał też atakować polskiej zawodniczki Joanny Jędrzejczyk, która wstawiła się za klubowymi kolegami. A co do Joanny Jędrzejczyk, wiesz, to jego mała utrzymanka. Mają teraz mały romans, mam na nią wyjebane, ona jest skończona, nikogo nie obchodzi, kiedyś była Boogie Woman. Teraz jest Boogie Woman. Wiele podobnych wypowiedzi i wpisów pojawiało się ze strony Colby'ego. Doszło nawet do tego, że Dustin zapowiedział, że złapie Covingtona na ulicy, co prawdopodobnie skończy się dla nich obu więzieniem. Nie chciał jednak mierzyć się z chaosem w klatce. Nie chciał, by zawodnik dostał zapłatę za wszystkie obelgi i konflikt, który sam rozniecił. You know, I want him kicked out of the gym and like he started putting his feelings to the gym owner and was like, hey, I want him out, like I don't want him here. So he was kind of one of the reasons I was forced to leave my old gym. 27 czerwca 2020 roku Dustin zmierzył się z Danym Hookerem. Na marginesie jest to jedna z moich ulubionych walk Poiriera. Prawdopodobnie to brak publiczności i studyjna wersja gali sprawiły, że starcie było tak wyjątkowe. Mocne i brutalne wymiany z obu stron odbijały się echem na sali. Hooker miał kilka swoich momentów. Jednak im więcej ciosów trafiło w głowę Poiriera, tym zacieklej odpowiadał zawodnik z Luizjany, kilkukrotnie łapiąc Danego na krótkie, mocne kontry i całe kombinacje uderzeń. Diament wypadał też lepiej w aspekcie zapaśniczym i parterowym, z którego korzystał w późniejszym etapie walki. Po 5 rundach Dustin zwyciężył jednogłośną decyzją sędziów. Na marginesie była to 6. walka wieczoru Poiriera pod rząd. Mimo że Dustin nie był mistrzem, zapracował sobie na miano legendy. Tu muszę wspomnieć o działalności charytatywnej prowadzonej przez Dustina. Zawodnik regularnie organizował licytację przedmiotów z walk i treningów. Wspominam o tym, bo aspekt ten był często poruszany podczas kolejnej walki Diamenta.
Dustina zestawiono z powracającym do klatki UFC Conorem McGregorem. Rewanż po latach elektryzował kibiców. Życie obu zawodników mocno zmieniło się od czasów ich pierwszej walki. Conor był już multimilionerem, a Dustin stał się twarzą kategorii lekkiej w UFC. O ile przed ich pierwszym pojedynkiem Notorious zachowywał się wyjątkowo agresywnie, a jego pewność siebie i słowne zaczepki złamały psychikę Poiriera. O tyle przed drugą walką McGregor był wyjątkowo przyjazny, zabawny i koleżeński. Zaoferował nawet, że po walce przeznaczy 500 000 na rzecz organizacji Dustina. Na marginesie Conor nie wywiązał się ze złożonej obietnicy Dustinowi do dzisiaj. Po wyrównanej, dobrej pierwszej rundzie wielu kibiców liczyło na spektakularny powrót Conora. Dustin wykorzystał jednak popularne kopnięcia na łydkę, które okazały się wyjątkowo dobrze kontrować, ustawionego szeroko na nogach McGregora. Dustin odebrał Conorowi mobilność, a już kilkadziesiąt sekund później zamknął na siatce w swoim stylu, powalając prawym sierpowym Conora na ziemię. Walka została przerwana, a stary McGregor wrócił. Jego nastawienie i podejście do Dustina szybko się zmieniło, a podrażniona duma wymagała jak najszybszego rewanżu. Trylogia odbyła się pół roku później. Tym razem Conor wypadł jeszcze gorzej, łamiąc nogę na kilka sekund przed końcem rundy pierwszej. Trylogia pozwoliła Dustinowi nie tylko zarobić duże pieniądze, ale również wznieść się na jeszcze wyższy poziom popularności. Dlatego mimo, że Conor nie był pretendentem do pasa, ani nie znajdował się w czołówce dywizji, Dustin po dwóch zwycięstwach nad byłym mistrzem stanął przed drugą w karierze szansą zdobycia pasa mistrzowskiego. 11 grudnia 2021 roku Poirier zmierzył się z Charlesem Oliveirą, również weteranem organizacji i wirtuozem parteru, który wówczas niesiony był potężną serią 9 zwycięstw w dominującym stylu. Dustin rozpoczął starcie w obiecujący sposób, kilkukrotnie trafiając mocnymi uderzeniami Brazylijczyka. Oliveira zdawał się być jednak nie do złamania. Mimo problemów w początkowej fazie walki, nieustannie parł do przodu, coraz mocniej przełamując Dustina. W trzeciej rundzie udało mu się sprowadzić Poiriera do parteru i przejść za plecy. Diament musiał odklepać. Swoją drogą ksywa Dustina Diament przylgnęła do Poiriera jeszcze w czasach amatorskiej kariery, mimo że początkowo odnosiła się głównie do jego talentu. Z czasem zaczęto przypisywać jej coraz nowsze znaczenie, jak choćby twardość. Jak wiadomo, diament to kamień, który jest twardszy od niemal wszystkiego. Czy szlachetność w odniesieniu do działalności charytatywnej Dustina? 12 listopada 2022 roku Poirier stanął do walki z byłym zawodnikiem i mistrzem organizacji Bellator, Michaelem Chandlerem. Chandler to zawodnik, którego idealnie opisuje sentencja: kill or be killed, zabij lub zgiń. I właśnie w ten sposób zapaśnik prowadził swoje dotychczasowe walki w UFC. Już od pierwszych sekund rzucił się na Poiriera, szukając nokautu i przełamania. Dustin, mimo początkowych trudności, wielokrotnie udowadniał już, że potrafi odnaleźć się pod nawałnicą ciosów, przeczekać trudny moment i wrócić po zwycięstwo. Tak było i tym razem. Dustin z ofiary zmienił się w oprawcę, zasypując mocnymi uderzeniami coraz bardziej wykończonego Chandlera. Pod koniec drugiej rundy Michael raz jeszcze zdobył się na próbę przełamania Poiriera. Udało mu się obalić i wpiąć za plecy. Nie był jednak w stanie poddać Dustina z tej pozycji. W trzeciej rundzie i w tym aspekcie role się odwróciły. To Dustin wszedł za plecy Chandlera. Tym razem jednak akcja skończyła się poddaniem. 29 lipca 2023 roku Poirier stanął do rewanżu z Dustinem Gaethje. Stawką pojedynku był pas BMF. Po dobrej pierwszej rundzie Poirier został zaskoczony wysokim kopnięciem, które ścięło go z nóg i powaliło na deski. Widocznie szczęście opuszcza Poiriera, gdy stawką pojedynku staje się pas. 9 marca 2024 roku Dustin zmierzył się z Benoit Saint-Denisem. Było to o tyle zaskakujące starcie, że pojedynek z Francuzem odrzucał nawet Gamer, twierdząc, że Benoit wciąż jest za nisko w rankingu i musi jeszcze udowodnić swoją wartość. Pierwsza runda była naprawdę ciężka dla Poiriera. Saint-Denis bił mocno. Udało mu się też przenieść walkę do parteru i wpiąć za plecy. W drugiej odsłonie Poirier odwrócił losy pojedynku, trafiając kilkoma mocnymi uderzeniami, prawym hakiem nokautując podłączonego wcześniej Francuza. I tu dochodzimy do ostatniej walki Poiriera. Być może i ostatniej walki w karierze. Dustin po raz kolejny stanął przed szansą zdobycia tytułu mistrzowskiego. Jego rywalem został Islam Makhachev, kuzyn Habiba i aktualny zawodnik numer 1 na świecie, bez podziału na kategorie wagowe. Nie ma co ukrywać, Dustin nie był faworytem w tym starciu i pierwsze rundy faktycznie nie wyglądały dla niego zbyt dobrze. Chociaż tu trzeba wspomnieć, że Mateusz Gamrot, polski zawodnik, klubowy kolega Dustina i aktualnie prywatny przyjaciel, wykonał olbrzymią pracę, przygotowując go zapaśniczo do walki z Islamem. Mimo znacznie poprawionej defensywy zapaśniczej Dustina, Islam to zawodnik kompletny i niezwykle metodyczny. W czwartej rundzie Dustin
wypadł najlepiej, przez chwilę budząc nadzieję kibiców na zwycięstwo. Zmęczenie i chwila nieuwagi skończyły się jednak obaleniem i poddaniem przez Dagestańczyka. Po walce Poirier, zapytany przez Joe Rogana, czy kończy karierę, powiedział, że być może podejmie taką decyzję. Chociaż znając jego historię, myślę, że jeszcze kilka walk czeka na diament z Luizjany. I don't care how much pain I go through, how much I bleed, how many in the crowd say I can't do it. I don't care, I got self-belief, and I get it done, baby. I'm coming for that strap, I swear to God, you better protect it.